Przeżywamy dziś uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. To tak dla przypomnienia tym, którzy może nie wiedzą, ale mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że taką właśnie uroczystość dzisiaj przeżywamy. Dlatego miejmy w pamięci to, cośmy dzisiaj usłyszeli z kart Ewangelii według świętego Jana. I kto może, niech spogląda, kiedy ja będę mówił to kazanie, na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który mamy również w naszej świątyni w prezbiterium. Scenę, którą teraz przywołam, pewnie nie jeden z nas widział na Jasnej Górze w Częstochowie, bo ten obraz, ta scena należy do takich codziennych. Ale ten, który opowiem, obraz kreśli pewien kapłan jako jego bezpośredni świadek. I to, co widział, opisał w jednym z naszych katolickich tygodników. Oto młoda matka klęczy przed wizerunkiem Matki Boskiej na Jasnej Górze i tłumaczy coś szeptem swojemu małemu synkowi. Palcem pokazuje na Maryję i jej syna Jezusa. Jakże to piękny i budujący widok. Matka, która uczy. Matka, która katechizuje. Która wprowadza swoje dziecko w świat wiary. Taki obraz i my pamiętamy z naszego rodzinnego domu, kiedy nasza matka, nasz ojciec, nasi rodzice, dziadkowie, może ktoś jeszcze inny bliski, uczyli nas pierwszego pacierza. Pierwszego spotkania z Maryją, z Jezusem w obrazie, który wisi na ścianie naszego domu. Moje oczy, pisze ów kapłan, powędrowały za palcem owej kobiety i spoczęły na wizerunku czarnej Madonny. Także Maryja w jasnogórskim obrazie kogoś pokazuje. To mały chłopiec, Jezus, który w lewej ręce trzyma księgę w formie zwoju, prawą zaś unosi ku górze w geście nauczyciela. Niektórzy mówią, że jest to gest także błogosławieństwa. Maryja trzymająca syna na lewym ręku, prawą dłonią wskazuje na niego, na Jezusa. Oto matka, która katechizuje, wprowadzając nas wszystkich w świat wiary, niezależnie od tego, ile mamy lat. Czy można w ten sposób mówić o Maryi? Czy można ją nazywać katechetką, nauczycielką wierzących? Można, bo ikona jasnogórska należy do wizerunków maryjnych nazwanych chodegetria. A to słowo z greckiego języka chodos oznacza droga. Maryja chodegetria oznacza zatem przewodniczkę, wskazującą nam drogę. Nie trudno więc o interpretację, że jest również ona nauczycielką wiary. Czego zatem można się nauczyć od Matki Najświętszej, nauczycielki wiary? Trzeba najpierw zauważyć, że w szkole Maryi nie ma ławek ani tablicy, które już niebawem dzieci i młodzież zobaczą w swoich szkołach. Szkoła Maryi to samo życie, poddane całkowicie Bogu i otwarte na Jego wolę, od pierwszego tak, wypowiedzianego Bogu w scenie zwiastowania, aż po najboleśniejsze chwile, które przeżyła na Golgocie u stóp krzyża. Nie obce były, jak wiemy, Maryi momenty ludzkiego cierpienia. I o tym mówi także jasnogórski obraz. Gdy spojrzymy na prawy policzek Matki Bożej naznaczony trzema szramami.
To jakby analogia do trzech ran Jezusa. Pomimo cierpienia Matka Najświętsza nigdy nie cofnęła swojego tak, ponieważ całe swoje życie złożyła w ręce Boga. I już w tym stwierdzeniu zawiera się piękna lekcja życia dla nas. Dla tych, którzy już wybrali jakąś drogę w życiu i konkretne powołanie. I dla tych, którzy szukają i wybierają, tak jak wy, kochani młodzi. Teraz dojrzewa wasze życiowe tak. W tym również ma wam pomóc ta modlitwa, to wasze spotkanie. Tutaj, w tej świątyni w Zwierzyńcu. Modlitewne spotkanie z Bogiem i Jego Matką. Ale jest w Ewangelii przynajmniej jedno zdanie, w którym Maria ukazuje się w całej pełni i wprost jako nauczycielka i katechetka. Spontanicznie nasuwa się skojarzenie ze sceną wesela w Kani Galilejskiej, w której Maria, Matka, mówi do sług weselnych: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. W tym krótkim zdaniu zawiera się cały program życiowy, który Maria, mistrzyni, zrealizowała jako pierwsza spośród uczniów Chrystusa i którego dzisiaj uczy również nas. Bo Marta, która kocha, wymaga. Dlatego kieruje nasze spojrzenie w stronę swojego Syna. Do każdego z nas, bez wyjątku. Czy już znalazł w życiu swoją drogę i swoje powołanie, czy szuka jej. Do każdego z nas zwraca się z tym samym orędziem. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Ponieważ współczesnemu człowiekowi przychodzi żyć w coraz bardziej skomplikowanym i złożonym świecie, wielu stawia sobie pytanie o jego sens i o prawdę. To pytanie staje się coraz bardziej naglące i przybiera różne formy. Jak żyć, by swego życia nie zmarnować? Gdzie szukać szczęścia, a nie jego namiastka? Na jakim fundamencie się oprzeć? Na czym budować? Co nada sens mojej egzystencji? Jak postępować w trudnych sytuacjach, by później, patrząc w lustro, móc spojrzeć sobie w oczy? To są pytania fundamentalne. Zadawać je powinni sobie wszyscy uczniowie Jezusa i Maryi bez wyjątku, a zwłaszcza tacy jak wy, kochani młodzi, którzy teraz zastanawiacie się nad projektem waszego życia. Papież Benedykt XVI w Madrycie przypomniał wam, na jakim fundamencie macie budować swoje życie i swoją przyszłość. Tym fundamentem jest Chrystus. Fundamentem pewnym, mocną skałą. Na Chrystusie mamy budować nasze życie, nasze powołanie, naszą przyszłość. Dlatego Maryja w znaku jasnogórskiej ikony niezmiennie wskazuje na Jezusa i mówi, jak w Kanie Galilejskiej do biesiadników: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest właśnie droga do szczęścia. Budować życie na Chrystusie. Czynić wszystko, co nam mówi. Do czego nas zobowiązuje. Czego od nas wymaga. Nie jest to łatwe. Ale próbujemy to czynić. Czytając opis pobytu Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, trzeba sobie uświadomić, że zawiera on nie tylko wezwanie Matki do posłuszeństwa jej Synowi, ale także niezwykłą obietnicę. Okazuje się bowiem, że słudzy weselni, którzy wbrew własnemu doświadczeniu, ale w posłuszeństwie Jezusowi czerpali ze stągwi wodę, donieśli na stoły dzbany pełne wina. A więc stali się świadkami cudu. I to wydarzenie uczy,
co może się dokonać z ludzkim życiem i z tym światem, w którym żyjemy, jeżeli zaufamy Chrystusowi, który chce i może przemienić skutecznie naszą ludzką codzienność. Bo przecież ten cud w Kanie Galilejskiej jest obrazem, jest symbolem tego właśnie, o czym mówimy. Tej ludzkiej, wewnętrznej przemiany, która może się dokonać w naszym życiu za sprawą Chrystusa, pod warunkiem, że Go posłuchamy. Tak jak woda stała się winem, tak może się zmienić życie człowieka i zyskać nową jakość. Po to my tutaj jesteśmy, na tym spotkaniu, na tej modlitwie, razem, jak w Kanie, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Bo to nie jest tak, że niczego nie mamy do zmiany. Chcielibyśmy, i to jest łatwiejsze, próbować coś zmieniać w życiu drugiego człowieka. To zawsze łatwo przychodzi. Ale zmienić coś w swoim życiu, zmienić siebie, to nie jest łatwe. Człowiekowi z natury trudno jest się zdobyć na taką samokrytykę. Łatwiej, gdy chodzi o innych. A zatem Chrystus nas mobilizuje do tego, żebyśmy przyjrzeli się sobie jak w lustrze i zobaczyli siebie, swój charakter, swoją osobowość, swoje codzienne postawy, swoje odniesienia do ludzi, do Boga i coś próbowali zmienić, choć trochę. Dzięki temu ten świat, w którym żyjemy, się zmieni. Po to tu jesteśmy. Dlatego się wpatrujemy w ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej i tego właśnie się z tego wizerunku uczymy. I to jest możliwe, jeżeli człowiek wsłuchany w polecenie Maryi pozwala Jezusowi działać. Bo jeśli powie Panu Jezusowi, że nic nie ma do zrobienia w moim życiu, to koniec. Ale jeśli pozwolimy działać, to On coś znajdzie w naszym życiu, w naszej postawie, w naszym myśleniu, co może, co powinno ulec zmianie. A życie zmieni się wtedy, kiedy zmieni się nasze myślenie. Życie będzie się zmieniać, jeśli człowiek będzie umiał spojrzeć na świat, na drugą osobę i na siebie, nie swoimi oczami, nie swoim spojrzeniem, ale spojrzeniem Boga. Jeśli podporządkuje swoją codzienność nie swojej, ale Bożej woli. Święty Paweł Apostoł do wspólnoty w Koryncie pisał: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. I już wszystko jasne. A Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. A zatem wskazuje na swego Syna, jak na jasnogórskim obrazie. To On prowadzi ludzi i wskazuje im właściwą drogę i właściwy kierunek działania. Więc zróbcie, co wam mówi. To znaczy, naśladujcie Jezusa, idźcie Jego drogą, słuchajcie Jego wskazań, słuchajcie tego, co mówi wam Jezus w Ewangelii, w kazaniu na górze. To wszystko może przemienić ludzkie serce i ludzkie postawy. Kto pójdzie za nimi, będzie mógł się kierować miłością w myśleniu i w działaniu. Czyńcie, co wam mówi. Bądźcie gotowi do przebaczania. Traktujcie drugiego człowieka jak siostrę i brata, bez jakiejkolwiek przemocy. Jezus właśnie szedł tą drogą. Zbawczy czyn Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstanie dodadzą wam siły. Biskup diecezji Aquisgrán Klaus Hemmerle, zmarły w 1994 roku, sformułował na podstawie tekstu o weselu w Kanie Galilejskiej cztery zasady, którymi starał się sam kierować w życiu i które poleca dzisiaj nam. Posłuchajcie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. To zdanie pokazuje bezwarunkowe zaufanie Maryi wobec jej Syna.
Z tą samą ufnością powinniśmy wsłuchiwać się w Boże przekazania. Drugi. Mówcie wszystko, cokolwiek wam uczynił. Trzeba, tak jak Maryja, mówić innym o Bogu i uwielbiać Go, gdyż wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny. O czym takim bardzo ważnym mówił papież Benedykt XVI do młodzieży w Madrycie? O tym, że nie tylko trzeba Chrystusa poznać i ukochać, ale Go naśladować i dawać o Nim świadectwo w świecie. To znaczy przyznawać się do Niego, żyć według Jego zasad, nigdy Go się nie wstydzić i nie zapytać. To znaczy o Chrystusie świadczyć. Przyjmijcie wszystko, co wam daje. Niby taka oczywista zasada, ale bardzo trudna w praktyce. Przyjąć wszystko, co daje mi Bóg. Bóg chce nas hojnie obdarować. Nie wolno więc odrzucać Jego darów, lecz z wdzięcznością przyjmować wszystko, co jest Jego łaską. To pierwsze. A drugie, to, co mówimy w modlitwie Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja. Łatwo jest powiedzieć, bądź wola Twoja, Panie Boże. Wszystko przyjmuję, co mi dajesz. Ale jak ta wola Boża się nieraz zaczyna w naszym życiu realizować na sposób trudny, znaczony krzyżem, to już nie jest tak łatwo tę wolę Boga przyjmować. W każdej sytuacji i w każdym szczególe. I o to, żeby tę wolę Boga umieć przyjąć, zawsze trzeba się też modlić. I czwarte, oddajcie wszystko, co wam zabiera. To propozycja jest jedną z najtrudniejszych z tych wymienionych. Wiemy jednak, że w życiu musimy nieraz rezygnować z tego, co pokochaliśmy. Z ludzi lub rzeczy, z którymi trudno się rozstać. Bo w życiu jest tak, że wolno kogoś lub coś lubić, albo nie. Nie wszystko nam wolno. Bóg, który zna nas po imieniu i pragnie naszego dobra, wie, że porzucenie tego, co bliskie i znane, służy czasem naszemu szczęściu. To tylko nam się nieraz wydaje, że to służy naszemu nieszczęściu. Ten przykład pokazuje, że Maryja, nauczycielka i katechetka, mówi ciągle to samo, a jednak do każdego z nas trochę inaczej. Bo to wszystko, co mówi, osadza w konkretnym kontekście życia każdego z nas. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Warto wsłuchać się w ten jej głos. I jeszcze bardziej pójść za tym, co mówi jej syn. I na koniec tych refleksji życzenie, które wypowiedział do młodych papież Benedykt XVI w Madrycie, dokładnie we czwartek, 18 sierpnia. Budujcie wasze życie na solidnej podstawie, jaką jest Chrystus. Będziecie wówczas błogosławieni i szczęśliwi, a wasza radość będzie udzielać się innym. Módlmy się zatem, aby nasze dzisiejsze tak dla Chrystusa było także bezwarunkowym tak dla Jego przyjaźni przez całe nasze życie. Amen.